23 na parkiecie o Veronica Place. Historia sobie. Zaczynamy. Zaczynam po prostu tutaj. Klaudią Sosnowską razem. Dobre dobranie do tej Gorsi. 3 punkty na pozycji rozgrywającej. Polonistki mają ten problem. Klaudia Sosnowska za 3 punktyła sobie. Próbują gra ogrywać tam tej Gorsi pod koszem. A Fontaine pod kosz, faulowana, chory średnie, fantastyczne, 16 punktów, 16 zbiórek na mecz, to tylko 5 asyst, 5 kieszczanki w tą stronę. Koszem Fontaine, odrzucenie na obwód, Liczak, 12 sekund do końca. No i tutaj punkty, no i świetny blok, Big Knight. Drugi raz zablokowana, a teraz Juliana Lekiewicz. Mija tutaj i trafia. Atak Westeja Gorsi z martwą górną. No i świetny przechwyt Juliana Lej. I znalazła tam Katarzyna Panna Pawłowska. No, trafia. No tam proszę, próbuję znaleźć miejsce dla siebie Mieszkinie, nie? Teraz dostała piłkę, rozrzuca do Smiercza. Aleksandra, brata Anny Pawłowskiej, czyli na lej. Przechwytem i jak są coast to coast. A, próbuję tam dobrać do Gorsi. Udało się, ale piłka jest daleko od kosza. Whitney. Rozrzucenie do narożników. Teraz Jeffrey stopu za 3 punkty. Biega ją Anna Pawłowska, wchodzi pod kosz, raz dwójkowa, teraz po trójkącie zagrana, jeszcze wraca piłka na obwód. Ania Pawłowska faulowana i... Teraz Pawłowska za trzy, skutecznie Anna Pawłowska, architekt tego awansu do ekstraklasy, fantastycznie poprzedni sezon, a teraz... Teraz... Nie rewanżuje się bezpośrednio, chociaż teraz szansa za 3 punkty, no i 3 na 3, dobry sezon za oboma zawodniczkami, już niedługo też te rozgrywki 3. Blisko straty Polonistki, Martyna Pyka rzuca i... Blisko tam straty Ejder i teraz kawałek pod... No i świetnie pod koszem znaleziona Alej. Ale nie trafiła za pierwszym razem, za to zbiórka dobi się sekund, bo tak jak miły Knight, proszę na piłkę. Martyna Pyka za 3 punkty do tej Gorsicz. Ta obiegła kosz i oddała na obwód, a tam Martyna Pyka trzecia. No i pięknie tutaj przez Knight nie trafia, Pyka zbiera, Gorsi robi, a nie trafia, jeszcze jedna zbiórka. Za 3 punkty, to jak na pewno przy tak zmieniającym się wyniku taka strata jak teraz może być kluczowa. Świetna zmiana, tam jest rozgrywająca tę zawodniczkę, która stoja, to chyba może grać bez piłki. A tutaj Laur. A nawet 9.